Szanowni Państwo, dzisiaj w Dniu Święta Niepodległości pozdrawiam wszystkich, niezależnie od tego, gdzie Państwo mieszkacie, czy jakie macie poglądy polityczne. To jest dzień, w którym powinniśmy wszyscy upamiętniać to, że 103 lata temu Rada Regencyjna Królestwa Polskiego przekazała władzę nad Wojskiem Polskim Józefowi Piłsudskiemu. W tym dniu uważamy, odrodziło się niepodległe państwo polskie po 126 latach zaborów. Stało się to, o czym marzyły pokolenia Polaków, za co przelewały krew. I bądźmy wdzięczni opatrzności, że znowu możemy się szczycić niepodległym, niezależnym i odnoszącym sukcesy państwem polskim. I tylko trochę szkoda, że akurat w Warszawie to święto zostało oddane środowiskom skrajnym, że zajęli się nim w imieniu państwa ludzie o poglądach antysemickich, nacjonalistycznych, antyzachodnich. Polacy, którzy walczyli o wolną Polskę, walczyli o to, aby była ona częścią europejskiej rodziny narodów, aby powróciła na swoje miejsce w zachodniej cywilizacji i aby rosła w hierarchii narodów, a nie samoizolowała się. Pozdrawiam Państwa z siedziby Parlamentu Europejskiego w Brukseli, gdzie wróciliśmy już do normalnej działalności. Dzisiaj głosowaliśmy fizycznie i mimo obostrzeń, jakie obowiązują w Belgii, pracujemy już normalnie i to bardzo intensywnie. Dzisiaj na przykład miała miejsce debata wczoraj o sytuacji na granicy polsko-białoruskiej, która oczywiście jest też granicą pomiędzy Białorusią a strefą Schengen i w ogóle całą Unią Europejską. Podnoszone były dwa aspekty tej sprawy. Po pierwsze, że granica musi być chroniona i że nie ma prawa człowieka do nielegalnego przekraczania granicy, no ale po drugie, że ta ochrona musi być sprawowana w sposób humanitarny, tak aby cierpienia ludzkie ograniczać. Myślę, że nikt z nas nie ma wątpliwości, że mamy do czynienia z operacją reżimu Łukaszenki. Ale ja zaczynam mieć wątpliwości co do tego, jak skuteczna jest operacja po naszej stronie. Bo jeżeli dowiaduje się, że do Niemiec dotarło już w tej chwili 9 tysięcy migrantów, którzy przekroczyli granicę białorusko-polską, no to chyba zapewnienia rządu o tym, że wszyscy, którym nawet udało się przez zasieki przejść, zostali pojmani i zawróceni na drugą stronę, nie mogą być prawdziwe. Więc z jednej strony mamy obrazki zmagań naszych służb granicznych z tym, co robią służby specjalne Łukaszenki i oczywiście wspieramy naszą policję, naszą Straż Graniczną, ale z drugiej strony to embargo informacyjne służy chyba temu, abyśmy się nie dowiedzieli, że tysiące migrantów jednak polską granicę przekraczają. Ja osobiście uważam, że rząd popełnił olbrzymi błąd, dając do zrozumienia, że sami damy radę i nie potrzebujemy niczyjej pomocy. Nawet gdybyśmy dawali radę, co jest wątpliwe, no bo 9 tysięcy migrantów znalazło się w Niemczech, to aby skłonić Łukaszenkę do odstąpienia od operacji, musimy go przekonać, że ma do czynienia z całą Unią Europejską. I punktem ochrony polskiej granicy nie jest tylko Kuźnica i przejścia graniczne i pas graniczny, tylko stolice państw, które pozwalają na loty migrantów, miejsca, gdzie konsulaty białoruskie wydają wizy. I bardzo się cieszę, że instytucje europejskie Polskę w tej sprawie wspierają. Likwidują umowę o ułatwieniach wizowych dla Białorusi, naciskają na kraje takie jak Irak na zamknięcie konsulatów białoruskich, a to, co być może okaże się najskuteczniejsze, to groźba sankcji na linie lotnicze, które wożą migrantów do Mińska. O to apelował Donald Tusk i być może jego interwencja okaże się bardzo skuteczna. Osobiście też uważam, że na naszych przejściach granicznych powinny powstać
punkty takie przyjmowania tych, którzy chcą złożyć podanie o azyl, i to podanie powinno być rozpatrzone i zaakceptowane bądź odrzucone w ciągu paru godzin. Łukaszenka odstąpi od operacji wtedy, gdy dojdzie do wniosku, że migranci są dla niego większym problemem niż dla nas. On próbuje zmusić Unię do negocjacji, do odstąpienia od sankcji i do płacenia mu haraczu. Na takie postawienie sprawy nie możemy się zgodzić. O Polsce było też w rezolucji, która przeszła, która potępiła to, ten wyrok Trybunału Magister Przyłębskiej o tym, że ciężko i nieodwracalnie uszkodzony płód nie jest przesłanką do przeprowadzenia aborcji. Zwolennicy tamtej regulacji, tej decyzji uważają, że to, że pozostała przesłanka o ratowaniu życia kobiety wystarcza. Ale zastanówmy się, co się stało w przypadku pani Izy. Lekarze bali się, że zostaną oskarżeni przez prokuraturę o usunięcie płodu ze względu na jego wadę. Więc czekali do ostatniej możliwej chwili, aż powstanie już bezdyskusyjne zagrożenie dla życia pani Izy. I czekali za długo. Ja oczywiście nie znam dokumentacji sprawy, ale tak by wynikało z SMS-ów pani Izy do swojej rodziny. I to, że czekali za długo, było spowodowane strachem przed oskarżeniem o usunięcie wadliwego płodu. Więc niestety ta decyzja Trybunału wpłynęła na tą sytuację i ta śmierć pani Izy i innych kobiet w jej sytuacji jest na sumieniu państwa z Ordo Iuris, pani Godek i wszystkich tych, którzy optowali za tym wnioskiem do Trybunału i za tą decyzją Trybunału. Oczywiście to jest kwestia, której nie powinien regulować Parlament Europejski, w ogóle Unia Europejska. Uważam, że i będę bronił, tak jak w dzisiejszych głosowaniach broniłem stanowiska, że to muszą być decyzje narodowe. Ale Parlament Europejski jako przedstawicielstwo demokratycznego ludu Europy, nie tylko państw członkowskich, ma swoją opinię. I ta opinia jest opinią sympatyzującą z polskimi kobietami i za tym, aby nie musiały umierać ze względu na ideologiczny fanatyzm niektórych środowisk. Uchwaliliśmy przepisy przeciw nadużyciom sądowym wymierzonym w głosy krytyki w sprawie unijnej agencji wspierającej systemy azylowe w państwach członkowskich, w sprawie nowych zasad dla europejskich partii politycznych. Zabrałem głos w plenarnym posiedzeniu jako szef delegacji do spraw stosunków ze Stanami Zjednoczonymi. Mianowicie komisja zaprezentowała wyniki pierwszego posiedzenia Rady do spraw handlu i technologii. Gorąco zabiegałem o powstanie takiej rady. Chodzi o to, abyśmy my jako demokracje kontrolowali przepływy technologii, przepływy inwestycji i standardy techniczne, etyczne pomiędzy nami a mocarstwami niedemokratycznymi takimi jak Chiny i Rosja. Podobny system działał w relacji do bloku komunistycznego w latach 70., 80., okazał się skuteczny. Mam nadzieję, że tym razem też będzie skuteczny. To jest główne forum, na którym Unia Europejska i Stany Zjednoczone będą współpracować z tym potężnym wyzwaniem, jakim jest rodzące się supermocarstwo chińskie. Uchwaliliśmy też prawo, na które przyszedł czas, mianowicie zobowiązanie dla wielkich firm transgranicznych, aby publikowały to, ile podatku płacą w jakim kraju.
Chodzi o to, aby płaciły podatki tam, gdzie tworzą wartość, a nie tylko tam, gdzie mają zarejestrowaną swoją siedzibę. Polska była ofiarą tych praktyk, w których wielkie korporacje u nas zarabiały, a potem przez różne sztuczki księgowe wyprowadzały te korzyści, na przykład w postaci opłat licencyjnych czy innych, do swoich państw macierzystych. Podatki powinny być płacone tam, gdzie firma korzysta z infrastruktury fizycznej, ludzkiej, prawnej i służyć temu krajowi, w którym firma operuje. Najwyższy czas na tą regulację. Proszę Państwa, wróciliśmy do pracy fizycznej. Kolejna sesja to Strasburg w następnym tygodniu, potem konferencja na rzecz przyszłości Europy. Zapraszam też Państwa serdecznie na polską odsłonę dyskusji na temat przyszłości Europy. Będę debatował o przyszłości Unii Europejskiej z Donaldem Tuskiem w Europejskim Centrum Solidarności w niedzielę 28 listopada o godzinie 17. Serdecznie zapraszam fizycznie do ECS i tutaj na moim kanale na Facebooku, na Twitterze i na YouTubie. Myślę, że były przewodniczący Rady Europejskiej ma sporo ciekawego do powiedzenia o tym, jak powinna się kształtować przyszłość Unii Europejskiej. Serdecznie zapraszam. Dziękuję za uwagę.